Hej dzieci, jeśli chcecie zobaczyć Smurfów las, przed ekran dziś zapraszam do was. Przepis. Przepis? Ha. Hej, jak bosko wyglądasz. Och, dziękuję, Lalu. Tak, tak, Lalusiu. Bosko to najlepsze słowo. Och, mnie przychodzą do głowy jeszcze inne, ale jestem damą. Ha. Dzień dobry, śmiochu. Co? Podoba ci się moja sukienka? No... O tak, oczywiście. Nie cierpię sukienek. Smurfy! Nie lubi ich! W ogóle mnie nie rozumieją! Proszę, księżniczko, może krakersów? O, dziękuję bardzo, Lauro. Proszę bardzo. I znowu mówisz do siebie, Lauro! Mówię do mojej przyjaciółki, księżniczki elfów. Elfy nie istnieją, głuptasie! Tak, tata mówi, że elfy są zmyślone. Co? Sami bawicie się w zmyślone historie. Wcale nie jesteście rycerzami. To co innego. Chodź, Henryś, pójdziemy złapać żabę. Niech Laura ją pocałuje i zamieni w księcia. Albo w elfa. Chłopcy są głupi. Ich zabawy też są głupie. Nie rozumieją nas dziewczyn. Dobrze, wiem, o czym mówisz. Kim jesteś? Może elfem? Nie, jestem Smurfem, ale mam przyjaciół wśród elfów. Serio? Ja też. Tak jakby... Ale masz ładną sukienkę. Dziękuję. Wiesz, sądzę, że się Smurf nie dogadał. Kto to? Moi nieznośni bracia. Lepiej już pójdę. Nie zrozumieją mnie. Mnie też nie rozumieją. Mogę pójść z tobą? Proszę. No wiesz, ja sama nie wiem. Hej, Lauro! Wracamy z wyprawy krzyżowej. Lauro? Lauro! Laura i jej elfy. Widzisz coś, Henryś? Nie, zupełnie nic. Nic a nic. No to chodź, poszukamy jej. Laura! Wystrychnęłyśmy ich na dudka. Dziewczyny muszą trzymać się razem, co? Aha. Popatrz! Dom w środku lasu. Nigdy tu nie byłam. Smurfnijmy okiem do środka. Lauro, tutaj jest pięknie. Coś ty. To może być nasze sekretne miejsce. Tak, a chłopcom wstęp zbroniony. I smurfom też. Udało się! Nasze własne, sekretne miejsce! Tylko dla dziewcząt! No, no, no!
I kogo my tu mamy? Kim pani jest? Ja? Nie widzisz? Dziewczyną. A wy jesteście w moim domu. Ojej! Baba, bardzo przepraszamy. Już sobie idziemy. Tak szybko? Nie, nie ma mowy. Ale my musimy wracać. Spokojnie, Bartas. One nigdzie nie idą. Gdzie ona się podziała? Wiesz, Norman, myślę, że elfy ją zabrały. Elfy, proszę cię, nie zaczynaj i ty. Lauro! Ale ja jednego widziałem, małego niebieskiego elfa. Henryś, nie czas teraz na żarty. Chodź, musimy powiedzieć tacie, że Laura się zgubiła. No już, moje drogie, ruszajcie się, jest jeszcze dużo pracy. Jesteśmy zmęczone i bardzo głodne. I chcemy iść do domu. Do domu? Przecież to jest wasz dom na zawsze. Proszę o ciszę. Słuchajcie, moje smerfy, czy ktoś widział smerfetkę? Ja nie. Ja nic nie widziałem, a ty, łasuchu? Ja też nie widziałem jej od rana. Od rana? Pogniewała cię? Nie zauważyłem. No, może coś mówiła? Ojej, nie zwróciłem uwagi. Byliśmy zajęci. Tak, i myślicie tylko o sobie. Obawiam się, że smerfetka uciekła. Uciekła? Chodźcie szybko, musimy ją znaleźć. Smacznego, dziewczynki. Mogę dać jeszcze chleba i wody, jak będziecie głodne. Nie, dziękujemy. A obiad jest skończony. A teraz czas spać. Miłych snów. Co to za głupi pomysł? Co tu się smerfuje do licha? Patrzcie! Lauro! Lauro! Cii, ludzie! Ludzie! Lauro! 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 Bawiliśmy się tutaj, a potem ona gdzieś zniknęła. Prosiłem, żebyście pilnowali, siostry, a teraz błąka się w lesie sama. Nie była sama, tato. Była z niebieskim elfem. Daj spokój. Pewnie smerfetka jest z tą dziewczynką. Niebieskie elfy? No wiesz, musimy odnaleźć Laurę i to szybko. Tak, tato. Lauro! 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 Szybko, chodźmy za nimi. Lauro! Lauro! Ktoś nadchodzi. Będziemy uratowane. Jeśli dowiedzą się, że tu jesteśmy. Chodźmy, zobaczymy, co się dzieje. Uspokój się, Bartas. Słucham? Proszę wybaczyć, dobra kobieto. Szukamy zaginionej dziewczynki, mojej córki. Dziewczynki, powiada pan? Niech pomyślę. Ach tak, widziałam ją. Poszła tam. Gdzie tam? Gdzie tam? Hej, hej! Na pomoc! Wyciągnijcie nas! Ratunku! Ratunku! Co to jest? To tylko szczury. Pełno ich w piwnicy. Wie pan, niedawno zginął mi kot. Cicho, cicho, cicho! Cóż, dziękuję za pomoc. Dobranoc. To był głos smerfetki. Jestem przekonany. Chodźcie za mną. Nawet jeśli będziecie krzyczeć, dziewczynki, nic wam to nie pomoże. No, słyszycie? Bądźcie cicho, bo papa Smerf tak kazał. Ojej! Lauro! Lauro! Jesteś pewien, że ten głos brzmiał znajomo? No, jak głos elfa. Założę się, że Laura też tam jest. Zaraz się przekonamy. Cicho, Bartos. Zostaw wiewiórki w spokoju, bo nie dostaniesz kolacji.
Boję się, Smerfetko. Tak mi przykro, że uciekłam od braci. Teraz jest jeszcze gorzej. Wiem, ja też tęsknię za moimi kochanymi Smerfami. Dostaniemy się na dach, a potem wejdziemy kominem. Żaden problem, papo Smerfie. Tak, prosto jak smerfowanie po okładzie. Elfy? A nie mówiłem? Bardzo cicho! Szybko, Smerfy, od tego zależy życie smerfetki. Ten mały elf jest na pewno w środku. Razem z Laurą pójdziemy za nimi. Szybko, nie mamy chwili do stracenia. Moi bracia są tutaj. Utknąłem. Ja też. Kto tam? Ja wam pokażę złodziejaszki. Chajcie dalej, Smerfy. Nie możemy się wycofać. Muszę pomóc braciom, muszę! Smerfuj z całej siły! Macie łobuzy, a macie! Dam wam taką nauczkę, że popamiętacie mnie do końca życia! O, przestań! Co? Ty bezczelna smarkulo! Ognia, raz! O, przestańcie, przestańcie! Ognia, dwa! Ognia, trzy! O, teraz w nogi! Bartos, bierz ich! O, proszę bardzo, strasznego! Bartos, uciekają, łap ich! Tato! Lauro, co za szczęście, ty żyjesz! O tak, dzięki małym niebieskim smerfom! Smerfom? To prawda, tato. Tak, gdyby nie smerfy... Zniknęły. No cóż, jeśli istnieją, kiedyś spotkasz się z nimi. A teraz chodźmy do domu. Podjadający łasuch. Chodźcie, Majdo, popchnij mnie. Dobrze, ważniaku, już się robi. Ach! Wielkie dzięki, Ciamajdo. Następnym razem na pewno już ciebie nie poproszę. Ej, Osiłku, możesz mnie popchnąć? Jasne, łasów. Nic ci się nie stało, łasuch. No, jest cały, ale huśtawka nie. Pewnie lina była stara. Raczej smerf za ciężki. Uwaga, smerfy! Och, co za koszmar. Nie widzę swojej podobizny. Och, cała woda wypłynęła. Nie da się pływać. Uwielbiam błoto. Jest takie błotniste. Och, cześć, Musko. Masz ochotę na kąpiel? Łasuchu, za dużo ważysz i tyle ci boli. Ale to był wypadek. Nie chciałem. Musisz przejść na dietę, łasuchu. Tak. Papo Smerfie, papo Smerfie, papo Smerfie. Łasuchu, co się stało? Smerfy mówią, że jestem za ciężki. No już, łasuchu, usiądź i opowiedz mi o wszystkim. Widzisz, papo Smerfie, jaki jest ciężki? Zepsuł naszą huśtawkę. Zniszczył nasz basenik. Wybaczcie, Smerfie, ale musimy z łasuchem porozmawiać jak smerf ze smerfem. Tylko każ mu się odchudzić, papo Smerfie. Waga nie kłamie, łasuchu, jesteś za ciężki. Trochę ciałka nikomu nie zaszkodziło, papo Smerfie. Nie, łasuchu, przejadanie się jest niezdrowe. Ale... Żadnych ale, jutro przejdziesz na kontrolowaną dietę i zaczniesz ćwiczyć. Konfiskuję wszystkie twoje ciasta, ciasteczka, smerfojagodowe, pączki i tak, kremówki. Papo Smerfie, nie ma mowy, żebym odstawił ciastka. O, łasuchu. Mm.
Dieta? Po co mi dieta? No, łasuchu, czas wstawać i smerfować. Rusz się, łasuchu, trzeba wcześnie wstać i zjeść zdrowe śniadanie. Powiedziałem zdrowe śniadanie. Hej, co tu się smerfuje? Papa Smerf wyznaczył mnie na twojego dietetyka. Słodycze są zabronione. No, i tak to się dzieje. A teraz, łasuchu, oto twoje śniadanie. Unikanie diety to kaszka z mlekiem. Raz! Mogę już skończyć, osiłku? Raz? No, prawie raz. Smerfuj dalej, łasuchu. Papa Smerf wyznaczył mnie na twojego trenera. Chcę, żebyś złapał formę. Nawet jeśli mnie zasmerfujesz. Co na obiad, tropicielu? Umieram z głodu. Sok ze szpinaku, liście sałaty, kiełki pszenicy i owsa. Same smakołyki. Niezłe. A co na deser? Sok ze szpinaku, liście sałaty, kiełki pszenicy i owsa. A teraz deser. O nie! Moje ciastka zniknęły! Moje ciasteczka też! Moje pączki zniknęły! I co ja teraz zrobię? Nie ma mowy, żebym się obył bez deseru! Nie odkładaj na jutro tego, co możesz zjeść dzisiaj. Dobry zbiór, moje smerfy. Dziwne. Nie myślałem, że spiżarnia jest taka pusta. Dzień dobry, papo smerfie. Dzień dobry, łasuchu. Jak tam twoja dieta? O, całkiem dobrze, papo smerfie. Całkiem dobrze. Dać staw łóżka i otwórz swoje kaprawe oczka, klakierku. Smerfo, jagody, a to łatwo! Łatwo zbierać owoce, kiedy się ma formę, co? Tak, łatwo. Papa Smerf powtarza, że w zdrowym ciele Smerfa jest zawsze zdrowy duch. Słyszysz, klakierku? To chyba głosy Smerfu. Hej, złaś, łasuchu, ważysz 1 tonę. Raczej 2 tony. Nic nie schudłeś, prawda, łasuchu? No nie, oszukiwałem. Och, łasuchu. Będziesz miał poważne kłopoty. Kiedy papa Smerf dowie się o wszystkim, dostanie atak. Zdrętne, obrzydliwe Smerfy, tym razem mi nie uciekniecie. Smerfuj się, kto może. Łasuchu, ruszaj się. Staram się, staram. Jeden smerf jest lepszy niż żaden. Prawda, klakierku? A łasuch biegł za wolno i ten wstrętny Gargamel go złapał. A ja tak ciężko pracowałem nad jego formą. A ja sądziłem, że dieta się sprawdzi. Przykro mi, że łasuch nas oszukał. O, papo Smerfie, i co zrobimy? Ocalimy łasucha. Wezmę kilka rzeczy z mojego laboratorium. Do licha ciężkiego. Mogłem mieć całą ucztę zamiast jednego marnego kęska. Może jednak uda mi się przyrządzić z tego smerfa smakowite, obfite danie. Spróbuję podtuczyć go słodyczami. Tak, niech skazany ma prawo do ostatniego posiłku. Mam nadzieję, że uda mi się zjeść te wszystkie pyszności, zanim papa Smerf mnie uratuje. Smerf. Hey.
czuję, że z ciebie ciężki smerw. Teraz moja kolej się najeść. Papo Smurfie. Coś wyjątkowo tam cicho. Tak, zbyt cicho. Och jej, chyba nie myślicie, że Łasuch został... Ciii! Hej, tu nikogo nie ma. Jak tam, tropicielu? Chwileczkę, coś czuję. Marchewka, rzepa, pietruszka. Pachnie jak potrawka. Tędy. Potrawka, ojej. Biedny Łasuch. Szybko, nie ma chwili do stracenia. Idź za nosem, tropicielu. Wszystko przygotowane, klakierku. Teraz wkładka mięsna. Ratunku, ratunku. Papo Smurfie. Cicho bądź, niebieski tłuściochu. Teraz to już nikt ci nie pomoże. Och, przysmurfowaliśmy na czas. Ale Łasuch będzie czysty. Cóż, będziemy musieli zmienić żywieniowe nawyki Gargamela. Ta upiekle smęta posiekam i zamarynuję. O, marchewki. Uwielbiam marchewki. A te ziemniaczki, a rzodkiewa. Mają apetyt jak nigdy, ale tylko na warzywa. A więc smerfujmy. Uciekaj, ty paskudny kocie, to mój ziemniaczek. Jejku, jak się cieszę, że was widzę. Oddawaj wstrętny kocie, to nasza ostatnia marchewka. Szybko, moje smerfy, szybko. Zaklęcie, które rzuciłem na Gargamela, trwa bardzo krótko. Puszczaj, klakier, bo cię zamienię w koci dywanik. Fuu, przecież ja nie jadam warzyw. Ale ty, trwało krócej niż sądziłem. Mam ochotę na smacznego, pulchniutkiego smerfa. Gdzie? Gdzie jest smerf? Zniknął. A musimy go odnaleźć, klakier. Umieram z głodu. Patrz, ile tam jest smerfów. Smerfuj się, kto może? Papa Smurfie, mam pomysł. Jaki? Rozwiążcie mnie. Teraz ich mam, klakierku. Teraz mi nie uciekniesz, paskudny smerfie. Nawet gdybym spał, nie złapiesz mnie, Gargamelu. Jesteś głupi i brzydki. Och, nie złapię? Tak sądzisz? No to patrz. O nie! Wszystko przez ciebie, wyleniały kocie. Ja ci dam! Ach, pewnego dnia, klakierku. Pewnego dnia pokonam smerfy! Mieliśmy dobre zbiory, moje smerfy. Nasze kosze jeszcze nigdy nie były tak ciężkie. A ja nigdy nie czułem się tak lekko. I to jest miłe. Mam rozumieć, że już nie tęsknisz za smerfnymi tortami, ciastkami, pączkami, babkami. Tego nie powiedziałem, ale na pewno nie tęsknię za tłuszczykiem. Masz, oto prezent dla ciebie, Łasuchu. Och, jaki ładny prezent! Smurfo-jagodowy tort! Cóż, dziękuję, ale nie chcę. Dostałem nauczkę. Hej, patrzcie, jaki rzadki smurf ptak szczęścia! Gdzie smurf? Nie widzę! Opracowanie Telewizja Polska, Agencja Filmowa. Reżyseria Andrzej Bogusz. Dialogi Stanisława Dziedziczak. Montaż i dźwięk Jakub Milęcki. Kierownik produkcji Monika Wojtysiak. Wystąpili Wiesław Michnikowski, Halina Chrobak, Mieczysław Gajda, Mirosław Wieprzewski, Andrzej Gawroński i inni.